Cześć! Dzisiaj troszkę inny materiał, inny niż zawsze, inny niż zwykle. Nie wiem, ile jesteście pieniędzy w plecy, ile macie strat przez to, że nie gramy imprez. Ja w sezonie jestem w plecy 150 tysięcy złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy, słuchajcie. I każdy z nas ma ciężką sytuację. Każdy z nas musiał się odnaleźć jakoś w tych nowych, trudnych realiach. Ja postawiłem dużo na Akademię Keyboardu, cisnę na etacie, szarpię się dużo rzeczy dodatkowych. Składam znajomym komputery, tak jak teraz. Świadczę ludziom usługi doradztwa, jakieś nauki, kursy, praktyki, teorie przez internet, na godziny, prowadzę swój sklep, Akademię Keyboardu, no staram się to wszystko jakoś spiąć, jest ciężko, ale dajemy radę, słuchajcie, nie jesteśmy pod kreską dzięki temu, że udało się w czasach dobrobytu jako przedsiębiorca gdzieś tam świadomy zaoszczędzić kilka złotych, to jakoś przędziemy. Natomiast słuchajcie, no czasy są ciężkie i nie ma co się oszukiwać. Nie wiadomo dlaczego w tych ciężkich czasach Polak Polakowi wilkiem i taką dziwną tajemnicę między sobą zachowują chłopaki, jak komuś się uda dostać, wiecie, no wyszły tarcze pomocowe, te tarcze są dziurawe, brakuje tam kodów PKD, ludzie są bez wsparcia, branża inwentowa od roku klęczy i zamiast się ludzie zintegrować, nie wiem, nie mówię tutaj, żeby iść bić się na pały z policją, ale nie o to chodzi. Brakuje w ludziach takiej jedności. Kiedyś, słuchajcie, kiedy Polacy w konspiracji potrafili się, wiecie, po piwnicach organizować, Armia Krajowa, wiecie, powstania robić, walczyć, przejmować miasta, tak dzisiaj nie potrafimy pomóc sobie nawzajem. I to jest smutne, bo po prostu mamy takie czasy, słuchajcie, jeden goni za pieniądzem, drugi goni za pieniądzem i patrzy tylko, żeby jemu było dobrze. To nie do końca jest dobra droga, bo jako jednostka sami nie jesteśmy za bardzo w stanie na świecie przetrwać. No i po takich krótkich, psychodelicznych, czy psychiatrycznych, może jakichś tam wytłumaczeniach, to chciałem Wam powiedzieć i zdradzić jedną taką tajemnicę, z którą wielu nie chce się dzielić, też nie wiadomo czemu. I przyznać się szczerze, że udało mi się osobiście, a jak coś przetestuję, to zawsze staram się dzielić wiedzą, więc macie to free oczywiście. Udało się dostać z Ministerstwa Kultury, a teraz z Narodowego Centrum Kultury, wsparcie, które jest w formie pomocy socjalnej dla artystów i twórców, którzy mają dorobek artystyczny i którzy podtrzymują kulturę, tradycje, wszystko co związane z kulturą. Głównie tutaj chodzi oczywiście o dorobek muzyczny, o podtrzymywanie kultury, wiadomo, imprez, wesel, wszystko da się pod to podciągnąć, praktycznie tylko trzeba mieć głowę na karku, ale także pisarze, artyści, komicy, aktorzy teatralni, wszyscy, którzy nie mieli działalności gospodarczej, pracowali na umowach, bo nie wiedzieć dlaczego ta pomoc socjalna jest dla osób prywatnych. Może wiedzieć dlaczego, no bo dla firmy jest tarcza, okej, tarcza dziurawa, która nie pozwalałaby wyżyć, tylko musiałbyś, wiesz, jeść tynk ze ściany, z drugiej strony co to za przedsiębiorca, co siedzi na dupie i tylko czeka na mannę z nieba, no to nie jest przedsiębiorca, gość powinien po prostu zamknąć firmę od razu. Przedsiębiorca to jest człowiek, który sobie radzi. Więc ja staram się sobie radzić, tak mi się wydaje, że nawet całkiem sobie dobrze radzę i chciałem Wam teraz jeszcze powiedzieć. Firma jest zarejestrowana na moją żonę, a ja jestem w tej firmie normalnie zatrudniony jako pracownik. Natomiast ten wniosek można złożyć tylko jako osoba fizyczna. Ja taki wniosek złożyłem jako osoba fizyczna. I słuchajcie, mam zespół muzyczny. Ten zespół muzyczny ma tam spory dorobek. No, gramy wesela, gramy przyśpiewki, te ludowe przyśpiewki, wiecie, podtrzymujemy tą tradycję, gramy transmisję na żywo, śpiewamy te polskie numery głównie, gramy wesela, podtrzymujemy tradycję wesel kulturową, wiecie, no, oczepiny, to też jakaś tam tradycja jest, chleb i sól, to też jest tradycja i tak dalej, więc głównie pod ten temat można to podciągnąć i ja to tak zrobiłem. Słuchajcie, wniosek jest bardzo prosty, należy złożyć wniosek, udokumentować, że macie ciężką sytuację finansową i
gdzieś tam po miesiącu, dwóch, trzech jest szansa, że wasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony i dostaniecie 1800 zł. Ale żeby było tego mało, ten wniosek można złożyć trzykrotnie i dostać 3 razy 1800 zł. Tylko żebyście nie myśleli, że to jest kasa hulaj dusza, piekła nie ma, tak jak niektórzy piszą do mnie, że wyciągnęli 5000 zł z tarczy antykryzysowej i będą sobie sprzęt kupować, bo to są pieniądze na przetrwanie, słuchajcie, przetrwanie. To jest przetrwanie, czyli chleb, sól, masło, opłaty. Jeśli mówimy o tarczach, to też są, wiadomo, leasingi, kredyty, koszta bieżące, telefony, internety, rachunki i to wszystko podciągajcie. Natomiast inwestycje, no średnio, w razie kontroli, słuchajcie, to nie jest przetrwanie, to jest raczej już rozbudowa, chyba że kupiliście rzecz, przez którą straciliście możliwość wykonywania działalności gospodarczej, tak jak na przykład, nie wiem, wokalista jedyny swój mikrofon miałby i by mu się zepsuł, no to wtedy bym to mógł podciągnąć pod przetrwanie, prawda? Takie rzeczy. Trzeba to wszystko z głową. Natomiast z tego Narodowego Centrum Kultury można dostać 1800 zł. Trzeba uwiarygodnić swoją ciężką sytuację finansową i podpowiem Wam od razu, w jaki sposób ja to zrobiłem. Być może Wam to też pomoże. Mam zespół muzyczny, mamy tam fanpage, mam wiadomości od klientów i sporo klientów zrezygnowało z wesel. I jak wiecie, prawo jest takie, że kiedy jest czas dobrobytu, klient się wycofa, to zadatek zostaje po Waszej stronie. Kiedy wydacie ciała i nie jesteście w stanie wyświadczyć usługi, zadatek oddajcie podwójnie. Natomiast w tych czasach, kiedy nie ma możliwości wykonać imprez z przyczyn siły wyższej, to zadatek musicie oddać. Jesteście zobowiązani, tam weszła co prawda jakaś tarcza, że macie na to 180 dni, od tego nawet chyba terminu realizacji imprezy, który miał być. Ja oddaję to od razu, jestem człowiekiem, każdy potrzebuje pieniędzy. I to jest rzecz, która uwiarygodni Waszą ciężką sytuację w Narodowym Centrum Kultury. Wrzucacie screeny z rozmów, słuchajcie, że klienci rezygnują. Ja wrzuciłem 3 takie screeny od 3 klientów, którzy zrezygnowali, bo u mnie też klienci rezygnują z imprez. Nie da się tego, słuchajcie, oszukać. To jest normalne. A jako dorobek artystyczny napisałem i pokazałem, że mam kanał Akademii Keyboardu, uczę tutaj ludzi grać, jestem nauczycielem, który jest zmuszony zarabiać zdalnie, to raz. Druga kwestia taka, że no gramy imprezy na co dzień, dzisiaj nie gramy żadnych od półtora roku tam. Od października nie zagraliśmy żadnej imprezy, jesteśmy w ciemnej D, no i zamiast zarabiać to tylko dokładamy do interesu, bo taka jest smutna prawda. I to wystarczyło, żeby taki wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Natomiast słuchajcie, żeby było jasne, od 16 roku czy od 15 mamy zarejestrowaną działalność z małżonką. Ze względu na chore tam ZUS-owskie tematy, firma musiała być na żonę, ja jestem zatrudniony jako współmałżonek, bo normalnie nie może współmałżonek pomagać żonie, żeby żona za ciebie nie płaciła ZUS-u. To też jest chore, ale jest. Płacimy normalnie za mnie ZUS, więc ja te podatki, opłaty jakieś odprowadzam, wiecie, no jestem firmą działającą legalnie. Jakiś dorobek artystyczny też mamy. Natomiast żebyście nie myśleli, że nie wiem, grasz sobie w tygodniu transmisję na żywo, w życiu nie miałeś firmy, mieszkasz w Anglii, podatku nie zapłaciłeś, tutaj będziesz wsparcie socjalne ciągnął. No mi by było głupio po prostu i tyle. Ja tutaj w Polsce mieszkam, płacę podatki, zarabiam, no mam tu firmę, mam tu działalność, generuję polskie PKB, przyszło ciężko, no to wtedy ciśniemy jakąś pomoc socjalną, ale żebyście naprawdę, naprawdę podeszli do tego z serduchem, bo pamiętajcie, że takie rzeczy po prostu mogą być skontrolowane i żebyście, urzędnik też jest człowiekiem, ale żebyście się po prostu przed kimś nie wstydzili i nie musieli kłamać, bo widać, kiedy człowiek kłamie, kiedy mówi prawdę, więc naprawdę niech to będą pieniądze dla Was na przetrwanie, jeśli macie na koncie kilka złotych, to nie wydawajcie ich na pierdoły, nie kupujcie sobie sprzętów, bo i tak sprzętu pewnie więcej niż talentu, naprawdę podstawowe rzeczy, niech te pieniądze leżą, przetrwanie, opłaty, rachunki, prąd, jako osoba fizyczna to nawet może być koszt Twojego mieszkania, który wynajmujesz, bo zarabiałeś przecież tylko ze śpiewania swoich piosenek, więc każdy twórca muzyki, każdy artysta, który wydał jakąś piosenkę, czy każdy, kto miał nawet zespół muzyczny, rozliczał się w formie nawet jakichś umów o dzieło, czy umów zlecenia, no można tutaj sporo tematów, tylko żebyście w razie kontroli mieli jakiś papier, że cokolwiek, że działaliście w jakiś sposób legalnie. No i tyle, więc jest opcja 1800 zł 3 razy dostać z Narodowego Centrum Kultury. Pod filmem macie link do strony, tam klikacie, złóż wniosek, całość podpisujecie profilem zaufanym, no i tyle, i czekajcie, może się uda dostać te 1800 zł. A jak dostaniecie 1800 zł, to
kupcie coś na sklepie Akademii na Przetrwanie. No. I pomóżcie. To tyle ode mnie. Odcinek inny niż wszystkie, ale postanowiłem, że nie będę siedział cicho. Jak mi się udało, to niech wam też się uda. I mam nadzieję, że to też docenicie dalej. Wszystkiego dobrego wam życzę w tych cholernie trudnych czasach. Niech te imprezy w końcu wrócą, niech nam się w końcu będzie wiodło jak najlepiej. Tego życzę wam, ale też i sobie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeśli tak, to subskrybujcie kanał, klikajcie łapkę w górę i proszę, nie piszcie do mnie, jak wypełnić ten wniosek krok po kroku. Tam jest wszystko po polsku napisane. Jak ja dałem sobie radę, to wy też sobie dacie radę. Już samą pomocą jest to, że po prostu się o tym ode mnie dowiedzieliście i pokazałem wam, że się da. A tymczasem trzymajcie się, cześć!